Państwa po przerwie, po serwisie informacyjnym. I tak jak zapowiadałam, naszym pierwszym gościem jest pani Dorota Serwa, dyrektor Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. I zanim przejdziemy do naszej rozmowy, przygotowanych przeze mnie pytań, chciałam serdecznie pogratulować otrzymanego medalu, wyróżnienia przyznanego przez Towarzystwo Lutosławskiego właśnie za rozsławianie twórczości wybitnego muzyka. Dziękuję bardzo. Myślę, że to nie tylko medal dla mnie, ale rzeczywiście dla Filharmonii, która jako jedna z pierwszych instytucji już na początku roku włączyła się w obchody setnej rocznicy urodzin kompozytora, wybitnego kompozytora. Nie jest to łatwa twórczość, a tym bardziej jeżeli podejmujemy, a przede wszystkim skoncentrowaliśmy się na działaniach edukacyjnych. Integrowaliście Państwo dzięki temu projektowi właśnie również ludzi niepełnosprawnych intelektualnie, prawda? I ten Lutosławski docierał do nich. Organizowaliście wspólnie koncerty z muzykami Filharmonii i to było jedno właśnie z tych docenionych pól działania. No nie jest to typowe działanie i nie jest to powszechne, jeżeli chodzi o tak zwane instytucje artystyczne. Rzeczywiście coraz szersza jest idea tak zwanej kultury włączającej, przy czym bardziej to polega na tym, że się tworzy projekty stricte dedykowane, a nie polegające na integracji, na otwieraniu, włączaniu właśnie osób niepełnosprawnych intelektualnie w taki powszechny nurt, czyli że z jednej strony sami mogą być muzykami i grać zawodowymi muzykami, tak to miało miejsce w przypadku naszego projektu Genius Lutos, a z drugiej strony staraliśmy się też stworzyć warunki, żeby właśnie tego typu odbiorcy mogli zacząć czynnie uczestniczyć w naszych koncertach i mam nadzieję, że to będziemy kontynuować, a tak naprawdę Genius Lutos był pierwszym krokiem, zresztą też kontynuowanym, bo mimo że projekt zakończyliśmy w maju takim uroczystym finałem, wspólnym koncertem i można powiedzieć taką akcją integracyjną, no to poszliśmy dalej. Mimo że dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończyło się, to mamy brzydko mówiąc produkt, czyli udało się opracować fantastyczny program, repertuar inspirowany i też oparty na twórczości Lutosławskiego i na jesieni chcemy szkoły zaprosić do udziału w koncertach, w których weźmie udział orkiestra perkusyjna Gamelan, filharmonicy szczecińscy i tak zwane audycje muzyczne właśnie w oparciu o ten program będą realizowane i oprócz naturalnych walorów edukacyjnych myślę, że dużą wartością będzie ten aspekt społeczny. To właśnie był taki projekt pilotażowy, prawda? Ten Genius Lutos. Mhm. Tak, nawet teraz jak na finale naszego projektu akademickiego, czyli ILIO, był dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, to właśnie podkreślał, że dzięki temu, że zdokumentowaliśmy projekty, że jest bogata dokumentacja filmowa, publikacje, jest szansa na to, że ten projekt może w nieco odmiennej formie, ale być i inspiracją, i materiałem do tego, aby na terenie całej Polski inne, podobne projekty, prawda, były inicjowane. Podejmowały również te działania, prawda, współpracy z osobami niepełnosprawnymi i intelektualnie. I tutaj jest takich 5 pól działania, pani już po części o tym powiedziała, czyli warsztaty, koncerty, prawda, wspólne. Aby integrować. Rzeczywiście tych pól pewnie jest dużo, ja nawet ich nie liczyłam, ale to można tak powiedzieć, jak my etapami realizowaliśmy, czyli na początek w ogóle rekrutacja, dotarcie do osób niepełnosprawnych intelektualnie. Mówię, my w Szczecinie mamy ten komfort, że zespół Gamelan od wielu lat istnieje, więc to rzeczywiście zadanie było ułatwione, bo mieliśmy od razu z kim współpracować, ze Stowarzyszeniem na rzecz osób upośledzonych, ale później dotarcie do innych osób niepełnosprawnych, które z kolei mogą zarazić się tą pasją muzyki, dla nich przeprowadzenie warsztatów z udziałem muzyków filharmonii, co też nie było takie oczywiste, bo nie na co dzień muzycy biorą udział w tego typu zajęciach. Następnie koncert, pierwszy koncert, powiedzmy jeszcze dla w miarę zamkniętego grona, później otwarcie się na innych odbiorców. No i kolejny etap to teraz wyjście do szkół i mówię, nauka muzyki, tolerancji i wspólna zabawa tak naprawdę. Przede wszystkim poza tolerancją i wspólną zabawą myślę, że osoby niepełnosprawne intelektualnie też mogą wykazać inną wrażliwość, która może być dla nas zaskakująca, prawda, jako artyści. My czasem możemy chyba też się nauczyć czegoś od nich.
No powiem szczerze, że to jest zupełnie niepowtarzalne doświadczenie. Z niczym tego nie można porównać. Dla obu stron. Tak, to prawda. Po pierwsze, ogromna taka radość muzykowania. To w jakiś sposób profesjonalny zespół Gamelan podszedł do sytuacji koncertowych, do tego, kim jest dyrygent w orkiestrze, do dyscypliny pracy, ale też żywiołowość w trakcie koncertu. No i co było dla nas w ogóle zaskakujące, trema. I ostatnia rzecz, która okazała się niezwykle cenna, ich otwartość na różnorodność dźwięków, brzmienia. Ten lutosławski, który nam się wydaje trudny czasami w odbiorze, właściwie nie stanowił żadnego problemu. Oni fantastycznie chłonęli wszystkie dźwięki, a jeszcze cudowniej przekazywali je innym. Także wspaniale, kontynuowany będzie ten projekt, prawda? Bo tu... No mam nadzieję, tak jak i szereg innych, ale też oczywiście, drodzy Państwo, nie zabraknie takich bardziej konwencjonalnych, czy może inaczej, bardziej w sposób oczywisty kojarzony z działalnością Filharmonii, czyli koncertów, które wplatamy nadal jeszcze w tym roku, twórczość Lutosławskiego, chociaż tak jak na ostatnim koncercie mówiłam, mam nadzieję, że po tym roku bardzo intensywnym, bo związanym z obchodami stulecia Lutosławskiego, nie stanie się nagle tak, że te utwory gdzieś znikną z repertuaru. Przeciwnie, mam nadzieję, że oswoiliśmy słuchaczy, nadal będziemy oswajać i też sięgniemy po twórczość innych kompozytorów, bo już w przyszłym roku z kolei szykuje nam się rok Panofnika. Także mam nadzieję, że o tym kompozytorze, jeżeli ktoś z Państwa nie słyszał, to już niebawem będzie też głośno, a Lutosławski nadal będzie obecny, nie będzie już kojarzył się z tymi trudnymi dźwiękami, a przeciwnie, z tym, co może sprawiać ogromną satysfakcję, może sprawiać przyjemność i jest tak naprawdę pewnym odzwierciedleniem wszystkich zjawisk, które miały miejsce w XX wieku. Jeszcze 27 września możemy wysłuchać koncertu, prawda, z cyklu Przewodnik Melomana Polska. Oczywiście kompozytorzy polscy, w tym Lutosławski. Ja tylko jeszcze dzisiaj, korzystając z okazji, wiem, że już wcześniej Państwo zapraszaliście, no ale my szykujemy się z dużą intensywnością, zresztą stęskniliśmy się za naszymi melomanami i tylko chcę przypomnieć, że już no, za tydzień, dokładnie za tydzień, drodzy Państwo, rozpoczynamy oficjalnie kolejny sezon, sezon jubileuszowy, bo 65. sezon orkiestry, a 60. sezon instytucji pod tytułem Filharmonia. Mam nadzieję, że on będzie obfitował w wiele niespodzianek, wiele przyjemności dla muzyków, dla naszych melomanów, tych obecnych i tych, którzy się nimi staną wkrótce. Przede wszystkim staraliśmy się, żeby on był bardzo różnorodny, żeby zaprosić ciekawych muzyków, solistów, zaproponować i tą troszeczkę lżejszą muzykę, ale też i poważny, ważny repertuar, który gdzieś tam przemiennie funkcjonuje. Póki co zapraszam bardzo Państwa serdecznie. Do końca roku jest jawny ten repertuar. Dzisiaj już mogę powiedzieć, że na pewno w przyszłym roku nie zabraknie gwiazd. Między innymi Jerzy Maksymiuk, tak, bardzo barwna postać w muzyce klasycznej. To również Krzysztof Jabłoński, to fantastyczna pianistka Olga Kern i wielu zaskakujących też muzyków, jeżeli chodzi o instrumentarium. No i oczywiście działania edukacyjne. Także 20 inauguracja w piątek, jak zawsze o 19, a my niezawodnie co tydzień w piątek zapraszamy, a oprócz tego sporo, sporo działań dodatkowych i wydarzeń edukacyjnych w Filharmonii, a tak jak Pani wspomniała, 27 znowu spotkanie z Lutosławskim, szerzej z muzyką polską, klasyczną, fantastyczną i to pod batutą samego mistrza PR-owskiego, który do nas przyjeżdża, też jubileusz, bo obchodzi w tym roku 40 lat swojej aktywności zawodowej. Gratulujemy, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję. I zapraszam. Dziękuję bardzo, zapraszamy Państwa wszystkich do Filharmonii, oczywiście na koncerty i nowy rok, tak jak Pani zapowiadała, już z nowymi przeżyciami muzycznymi dla wszystkich melomanów. Gościem w naszym studiu była Pani Dyrektor Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Pani Dorota Serwa. Ja zapraszam Państwa w tej chwili na krótką przerwę, widzimy się tuż po niej, do zobaczenia.